Witam wszystkich w nowym odcinku, który Wam zaprezentuję. Polecę z miejscowości Stryszów w kierunku Suchej Beskidzkiej i z powrotem. Filmik będzie miał około chyba 30 minut, także około 15 minucie wlecę nad Suchą Beskidzką. Także to była niedziela 9 lipca 2023. O 8.15 wystartowałem ze startowiska. Także poleciałem tutaj akurat, można powiedzieć, nad torami, bo akurat tak mi pasowało. I po drodze mijałem jezioro Mucharskie, które jest, można powiedzieć, w miarę nowym jeziorem, bo pierwsze wstępne próbne zalanie nastąpiło w 2016 roku. A jezioro budowane było bardzo długo, bo od lat 86 roku zaczęto budowę tego jeziora i potem tam wstrzymane było, tak stało, aż w końcu udało się zakończyć i właśnie tą linię kolejową, nad którą teraz polecę, ona została zmodernizowana na odcinku 10 km. A jest to linia 97, oznaczenie Skawina Sucha Beskidzka. I będziemy teraz dolatywać do mostów w Dąbrówce. Ten most ma 234 metry. Takie przęsła bardzo fajnie się prezentują. I pociąg tamtędy jeździ od 2014 roku już, czyli 9 lat, można powiedzieć, po nowym torowisku podniesionym na wałach. Jak zaczęto ten budować jezioro, to musieli tą nitkę troszeczkę właśnie zmodernizować, przenieść nad wał. Co wam tu jeszcze powiem? Jezioro jest dosyć duże, fajne, ale tutaj kamerka nie objęła go całego. W drodze powrotnej to będzie lepiej widać. Tak, tam byłem na takim spotkaniu paralotniowym na łące. Spotkaliśmy się i oczywiście lataliśmy w sobotę do wieczora i od rana tak samo. Popatrzcie, jak fajnie się tu prezentuje. Aha, również pływałem w tym jeziorze i w sobotę, i w niedzielę. Również pływałem na desce SUP i jest tu co pływać. Bardzo tutaj dużo pływa motorówek albo tych skuterów wodnych. Skuterów pełno. Co chwileczkę mają gdzie pływać po prostu. Tym bardziej, że tutaj wolno na tym jeziorze, bo na przykład na Żywieckim jeziorze jest zakaz spalinowych takich. O, widać tam dalej jeszcze jezioro. Za tą górką też również jest. Zobaczcie sobie na mapie, jak ono jest rozciągnięte. A tu się akurat obróciłem w stronę, powiedzmy, Kalwarii Zebrzydowskiej. A tam na końcu taka górka to jest Landskorona. I leciałem również w sobotę na Landskoronę, Kalwarię Zebrzydowską. Ale to muszę zrobić inny odcinek o tamtym miejscu. Tutaj był rano, dlatego mi teraz pasuje z, nie wiem, 11, a gdzie, pół do 12. A ja dopiero teraz się wziąłem za pierwszy filmik, bo tyle tego mam. Nad jeziorem się też sporo pokręciłem w sobotę linią brzegową, także też mam, o, pociąg akurat jedzie linią 97, teraz kieruje się w kierunku Kalwarii na Skawinę. Tutaj przeczytałem w takich informacjach, bo sam byłem ciekaw, że ta linia, wiadomo, ta wcześniejsza, została zbudowana w 1884 roku i to była najkrótsza droga z Krakowa do Wiednia. A jeszcze ciekawą rzecz przeczytałem, że przed wojną jeździł tam pociąg spalinowy, miał nazwę Lux Torpeda i on został zbudowany w polskim fabloku na austriackiej licencji i z Krakowa jeździł
do Zakopanego 138 minut i tam jeszcze pisało, że ten rekord do dziś nie pobity. Także przed wojną, wyobraźcie sobie, jeździł pociąg, a w dzisiejszych czasach, nie wiem, nie pobili tego. Dziwna sprawa, bardzo dziwna sprawa. Dlaczego tak się, dlaczego ten pociąg tak wolno jeździ w dzisiejszych czasach, nie mam pojęcia. Nie wiem. Jak ktoś wie, to może napisać w komentarzach. Nie wiem, czy mniej przejazdów było dawniej. Dobra. Zbliżamy się. A jeszcze nie. Ale za chwilę zobaczycie ten drugi most w Zembrzycach, który ma 400 metrów. Sporo, sami powiedzcie, 400 metrów mostu kolejowego. Wiadomo, że są dłuższe. Gdzieś. No tak, skierowałem kamerkę troszkę w dół, żeby było widać, co pode mną jest. Ja po prostu filmiki komentuję tak, jak teraz widzę to na ekranie, a na drugim ekranie mam odpalone mapę Google i wspomagam się to, co tam gdzieś czegoś nie wiem. A po prawej stronie jest droga numer, droga krajowa numer 28, ale dawniej droga jechała, wiadomo, poprzez to jezioro i miała nazwę krajową 98. Ja tamtędy też jeździłem, mając, nie wiem, tam 17 lat, jak zrobiłem prawo jazdy, i wtedy już w 94 właśnie jeździłem i wiedziałem, że te miejscowości zostaną zalane, ale jeszcze pamiętam budynki, które stały na starej drodze, czyli na dnie tego jeziora. Tutaj się będziemy chyba zbliżać do Tarnawy Dolnej i tam też w polach na rzece, znaczy, się stał taki wiadukt. Jak się wtedy przejeżdżało przez tą miejscowość, to się każdy, można powiedzieć, dziwił, po co ten most. A to właśnie był most, filary zbudowane pod przyszłą tą drogę, którą obecnie się teraz jeździ. Stan jeziora wody, można powiedzieć, ponieważ pływałem pod przęsłami kolejowymi i widać było, że nawet 2 metry, może być więcej. Tak ze 2 metry. Na pewno teraz jest mniejszy stan, bo jak w razie jakby gdzieś straszne deszcze były, no to muszą to mieć miejsce na tą wodę. Tak opowiadam, co mi przyjdzie na myśl. No tu jest ten właśnie 400 metrów wiadukt kolejowy. I tu mamy Tarnawę Dolną po prawej stronie, a po lewej stronie jest miejscowość Zembrzyce. A w ogóle to jest rzeka Skawa, jakby ktoś nie wiedział. Skawa. Fajne widoczki. Super. Super, super, naprawdę. Mam tych filmów tyle, a mam, jestem do tyłu z tymi filmami. Po prostu, wiecie co, sporo latam. Ale tych materiałów nie wyrzucam na razie, gromadzę na dysku. Jak, nie wiem, przyjdzie nawet jesień, to będę musiał robić i wrzucać systematycznie, bo się nie odrobię. Teraz na przykład było pogoda, to latałem czwartek, piątek, sobota, niedziela. I oczywiście wszystko było nagrywane. No i tutaj mamy Zembrzyce po lewej stronie. I tak jak widzicie, rzeczka Skawa już się taka chuda tutaj zrobiła. I mamy drogę krajową 28 w kierunku Suchej Beskidzkiej. A tam taka droga, znaczy most, co będziemy teraz widzieć, za chwilę będziemy widzieć na Skawie. To jest droga na Zembrzyc, na Budzów, Baczyn, Palcza, Harbutowice,
i na Sułkowice. O, droga powiatowa 950. 6 ta w lewo tam sobie leci. A tutaj za tą górą jest już Sucha Beskidzka, ale za chwilę tam dolecimy. Ta muzyczka, co słyszycie w tle, to jest zrobiona przez mojego brata. Sam ją nagrał. Kazałem mu nagrać taką muzyczkę, żeby mi nie przypominała czegokolwiek, żeby YouTube nie zarzucał, że to jest muzyka czyjaś. Bo to maile potem przychodzą i takie tam. Dobra, przybliżę sobie mapy Google. Na razie tu nic takiego nie widzę, co bym się musiał przypatrzyć. Zembrzyce minąłem, most minąłem. Co tu będzie? Tu jest Biedronka. Z tego co widzę na mapie. I stacja BP. To gdzieś tu na dole jest. Mam też fajny materiał z soboty. Poleciałem na Landskronę. W końcu pierwszy raz byłem na Landskronie. Tam nad rynkiem i nad tym ruinami zamku. Następnie się udałem na Kalwarię. Pokręciłem się nad Kalwarią Zebrzydowską i sobie pomyślałem, lecę sobie torami poprzez Barwałt, tam dolny, średni i tak dalej. I potem sobie zaś odbiłem tam w lewo i nad jezioro Mucharskie poleciałem. Także fajnie się latało. Widzicie całkiem inne rejony, tylko trzeba się wyrywać właśnie z domu, a nie tylko latać w koło komina, jak to się mówi. No tuż za górką już widzimy Suchą Beskidzką i ja tam zrobię chyba ze dwa kółka, także materiału nie ucinam, bo wiadomo, że każdy kto chce, to sobie przewinie. O, tu wysypisko śmieci po lewej zauważyłem mają. W Suchej Beskidzce. No, chyba ze Suchej Beskidzkiej. Te śmieci. Gdzie to jest? A, tuż przy oczyszczalni ścieków. Tak, tu pisze regionalny zakład przetwarzania odpadów na mapach. No, muszą gdzieś to składować. Tu tak patrzę się, a tu jest na mapach ulica Zamkowa, czyli zamek tam jest jakiś, zamek Suchej Beskidzkiej. No widzicie, nawet nie wiedziałem, dużo razy przez Suchą przejeżdżałem samochodem i pociągiem w latach 80. i tam jeszcze w 90. dopóki nie miałem prawa jazdy, jeździłem do Limanowej 4 pociągami. I tu mamy już mamy, można powiedzieć, Suchą Beskidzką. Tuż za Suchą Beskidzką, tam w lewo jakby tak patrzeć, to jest droga na patrzcie, uciekło mi, ja doskonale wiem, na Maków Podhalański. Boiska mają na środku ekranu. Stadion bym powiedział, ale bardziej. A tam na prosto, jakby tak patrzeć teraz, to jest też mi uciekła ta nazwa. Nie jestem przygotowany, jak zwykle. Dalej, Stryszawa jest, o, Stryszawa. Kiedyś zrobię taką trasę, obiecuję, to zrobię. Polecę, nie wiem,
tam z Bielska do Żywca to może nawet nie warto, ale z Żywca do Suchej Beskidzkiej i może dalej, jak tylko jesteście zainteresowani. A ja tak popatrzyłem się na mapę, bez problemu jestem w stanie to zrobić, bo pociąg nie jeździ po jakichś wzniesieniach, tylko sobie omija wzniesienia i bym sobie leciał na stałej wysokości, także nawet za bardzo lasu nie ma po drodze na tych trasach. Taki mały lasek to zawsze mogę się wznieść albo ominąć go. No jesteśmy nadal nad Suchą Beskidzką. Tu mamy most w kierunku Makowa Podhalańskiego. I ta rzeka Skawa tam dalej leci. Kilka rzek wpada właśnie do tego jeziora Mucharskiego, ale najbardziej największa rzeka to jest ta Skawa. Ten budynek, co tutaj widzimy, to jest ten zamek. Zamek. Tu zrobiłem kolejne kółko. I tu mi się pojawił, popatrzcie się na prawy ekran do góry, kolega Tomek. Tomek się pojawił, ale ja po prostu rano już miałem mało paliwa i myślę, ja już zawracam za chwilę w kierunku lądowiska, nie wypuszczam się już dalej. Tu też jakaś rzeczka sobie płynie, ale ona się nazywa Stryszawka, no. Tu jest po lewej już widać stację Sucha Beskidzka. Takie rozwidlenie torów. A tam widziałem na żywo, teraz na ekranie słabo widać, jakieś coś z drzewem, jakieś przetwarzanie. A zresztą na mapie popatrzę, co oni tutaj mają. Coś z drzewem. Aha, produkcja elementów palet euro. O, widzicie, w Suchej Beskidzkiej jest produkcja palet. Strasznie dużo wagonów tam stało. Tylko teraz wam nie powiem, czy to były osobowe, czy towarowe. Ale sporo. Jak tak patrzę teraz na mapę Google, to też tam sporo stoi na tym zdjęciu, ale na żywo. O, bloki tu mają. Kilka bloków. Sucha Beskidzka jest otoczona górami i z prawej, i z lewej. Główna ulica się nazywa Adama Mickiewicza. I tu takie sklepy wzdłuż ulicy są. Prawdopodobnie już zawróciłem i udałem się w kierunku jeziora znowu. Fajnie, nic nie rzucało. No widzicie, teraz mam tak samo kamerę ułożoną na tym uchwycie na szyi, który sobie zrobiłem tam kiedyś. Już dawno zresztą, tego go nie używałem. I popatrzcie się, w sumie mało co rzuca. Czasami jak się gdzieś mocno rozglądam po prawej czy po lewej, to potrafię ruszyć właśnie tym uchwytem. A tak to nawet stabilne ma ujęcia. A jak dawniej na głowie miałem kamerkę, to był problem, bo się rozglądam zawsze po prawo, na lewo. I potem, żeby zrobić materiał z takiego przelotu, to był nierealny, bo musiałem wszystkie te ujęcia ciąć. Tak dawniej robiłem filmiki i to też było sporo roboty. A teraz jest sporo komentowania, bo wrzucam prawie cały lot. I teraz będzie fajnie widać, dopiero będzie malownicze widoki będą. Całego i prawie jeziora będzie widać, całe jezioro.
ja te komentarze nagrywam bez dublowania, czyli siadam przy komputerze. Jak się coś pomylę, to już pójdzie. Nie wymazuję tego, dlatego sorry za te komentarze. Często coś powiem. Nie tak ma być. Ale normalnie, jakbym się miał przygotowywać, to ten film to bym robił, nie wiem, tydzień chyba. Jakbym miał wszystkie szczegóły gdzieś czytać, zapisywać, co kiedy powiem, w którym minucie. Tak jest, jak jest. Zbliżamy się do Zembrzyc. Taka mieścinka malutka. Co my tam mamy? Nic takiego nie widzę. Cmentarz widać. Cmentarz parafialny. Rynku tam za bardzo też nie widzę żadnego, chociaż nie wiem, kościół tam jest, pomnik jakiś tam na środku, a to chyba gdzie widać, bo przez centrum przeleciałem. Tak już mówię, zawczasu, bo później tylko ekran ucieka i nie widać. A ja właśnie co mówiłem, to jezioro zalali wstępnie w 2016 próbnie, a potem spuścili wodę. Nie wiem, ile tej wody tam nie było, ile czasu, ale motocyklem po tym jeziorze sobie pojeździłem, bo już było pewne, że będzie zalane w niedługim czasie i na moim kanale da się ten filmik zobaczyć, albo ja go podlinkuję pod ten film, także w opisie filmu będzie ten filmik, gdzie jadę po dnie jeziora motocyklem. Tak sobie zrobiłem. Taką wycieczkę tam kiedyś. A kamerka mi trochę zaparowała, także ten obraz nie jest w 100% taki fajny. Ale mam. Dno jeziora. Aha, a wcześniej, zanim to zostało zalane, to ja tutaj wielokrotnie przelatywałem, porobić sobie zdjęcia, żeby zobaczyć, sfotografować, zanim zostanie zalane. I mam też takie zdjęcia, ale to może dorzucę je do filmu, jak będę leciał nad samym jeziorem, bo tamte zdjęcia są bardziej tam przy zaporze i na takim starym moście, tam gdzie te ptasie wyspy są dwie. No a tu z prawej strony dolatuje Jachówka, rzeka. To jakieś meble. Meble drewniane ktoś robi. Tu jest stacja kolejowa Zembrzyce. Minąłem. No i dolatujemy do tego 400-metrowego wiaduktu kolejowego. Fajnie się to prezentuje. Pięknie. Sporo ludzi o tym nie wie, że tu za Wadowicami jest takie jezioro. A już w sumie tyle lat. Nie wiem, czy ludzie nie oglądają map, czy nie jeżdżą w te okolice. Nie wiem, dziwię się. Dziwię się, Krystian, do ciebie teraz mówię, że nie wiesz, że takie jezioro jest. No tak to jest. Także będzie oglądał. Patrzcie się, jak fajnie to wygląda. Te motorówki i skutery wodne. Tu mają naprawdę raj do jeżdżenia. Na okrętkę tam jeździli. Jak byłem w niedzielę, pływałem. Na jeziorze były wioski. Ludzi powysiedlali w latach 80. Niektórzy to i mieszkali do końca. Tam w internecie pisało, że tam dziś przeczytałem, że czekali do końca. A mam takie fajne jeszcze ujęcia, ale to z soboty, to w innym filmie.
jak fundamenty są w wodzie widoczne. Na takiej małej wysepce. Fajnie to tam wygląda. Ten nasyp bardzo dużo tu kosztował i ta linia kolejowa. I 1/4 ceny tego jeziora, tak pisało. A tyle to kosztowało. Te przeniesienie tej linii kolejowej wraz z tym wałem, z tym nasypem. A tu takie miejscowości, Skawce po lewej stronie. Dąbrówka. No, Dąbrówka to jest tu, gdzie ten most. A tu jest las Dąbrowski. Ten tutaj, no, na dole. Las Dąbrowski. Aha, tutaj jeszcze, jak oni zalali wstępnie, to tu się zaczęły osuwiska robić. I oni właśnie dlatego tą wodę spuścili, żeby poprawić te osuwiska. Musieli kamieniem powykładać, zabezpieczyć. Zabezpieczyć właśnie osuwiska. Sporo mieli tych miejsc. Tam pisało gdzieś. Ja nie będę teraz wam nic mówił takiego, ale jak ktoś jest zainteresowany, to sobie może poczytać o budowie tego jeziora. Ja się tutaj kieruję prosto na lądowisko. Naprawdę ładnie to wygląda. Także tutaj w okolicy będą powstawały jakieś takie przystanie, chociaż już są takie małe, jakieś pomosty i plaże przydałoby się, żeby tam zrobili jakąś, nie wiem, piaszczystą, betonową, bo na razie to jest taka dzika ta, te wejścia do wody to takie, taki muł albo wiadomo. Ale jakby zrobili jakąś plażę, to oczywiście zaś by zrobili płatną. A to już niekoniecznie, dobra. No i ten most w Dąbrówce ma 234 metry. A obok jest dla samochodów most. Myślę, że taka sama długość będzie. A ta rzeka, co tu wpada, jak ona się nazywa? Nie wiem. Wpada taka tutaj, ale nic tu nie mam. Ona z tej miejscowości Stryszów płynie. Ale na mapie nie jest napisane, to wam nie powiem. Bo skąd mam wiedzieć? Przecież to nie są moje okolice. To odpuszczam. I to jest właśnie miejscowość Stryszów. Tam jest stacja kolejowa. A przed nami po prawej stronie widać górę Kalwaria. Kalwaria Zebrzydowska, gdzie tuż jakby za nią, od naszej strony, mieści się sanktuarium maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Też tam polatałem. Będzie w tym innym odcinku. I ta linia kolejowa, taka kręta, tu się za chwilę zacznie. I ona sobie leci w kierunku Kalwarii i Skawiny. Ta linia 97. A tu mamy chyba szkołę. Szkołę. O nie, to nie wiem. To nie jest szkoła. Nie wiem, co to jest. O, co ciekawego. Niemiecka zapora przeciwpancerna Zęby. Tu się dziś mieściła na tej rzeczce. No. A nie wiem na jakiej. Trudno. Tam na szczycie tego wzniesienia mieliśmy obozowisko. Tam spaliśmy w przyczepach kempingowych.
I tu chyba się filmik utnie już, bo po co będę dalej. Dziękuję za uwagę, do następnego.